Następna rzecz, następny temat związany z charakterem to już bardziej usystematyzowana przemiana na obraz Boga. Przypowieści Salomona przeczytamy 20:11. Przypowieści Salomona 20:11. Nie każdemu się to może spodobać, to jak będę mówił. Nawet po uczynkach można poznać chłopca, czy jego charakter jest czysty i prawy. Charakter jest poznawany po uczynkach. A więc nie można ściemnić. Charakter to piętno, jak powiedziałem, coś wybitego, a więc coś widocznego. Jeśli tego nie widać, to znaczy, że tego co? Nie ma. I nie można powiedzieć, że jest. Bo tego nie ma. Trzeba to co? Nabyć. Nabyć. A charakteru nie nabywamy przez to, że jedynie ogłaszamy, że mamy Boży charakter. Bo to by było bardzo sympatyczne. Tylko przez to, co powiedziałem wcześniej. Rozważając, identyfikując się, tak? Z tym, to się na nas zaczyna wybijać. I też wprowadza nas w pewne sytuacje, ale o tym później. Nasze codzienne zachowania, sposoby bycia, usposobienie i przekonania stanowią odzwierciedlenie stopnia przemiany naszej duszy na obraz Bożego charakteru w naszym duchu. To znaczy, że nie możemy mówić, że jesteśmy inni niż widać. No nie, no tacy jesteśmy. Czasami ludzie tak próbują mówić, wiesz, ja tak naprawdę jestem inny, wiesz, to jest tylko moja powierzchowność. Nie. Ja wiem, że ty jesteś duchem i tam mieszka Duch Święty i wiem, że jesteś narodzony z Bożego Ducha, natomiast charakter twój się objawia w twoich zachowaniach, sposobach bycia, usposobieniu i przekonaniach. I koniec. Teraz tak, piąta księga Mojżeszowa, przepraszam, pierwsza księga Mojżeszowa, 9:5. Pierwsza księga Mojżeszowa, 9:5. Mówi tak. Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia, a od człowieka będę żądał duszy człowieka za życie brata jego. W wieczności nasze dusze będą zjednoczone z naszymi duchami. Ja już wam o tym kiedyś mówiłem. Nastąpi zjednoczenie. Dzisiaj to jest pewnego rodzaju twór odrębny, natomiast w wieczności będzie to złączone. I nasze życie w wieczności będzie umiejscowione na poziomie uświęcenia naszych dusz podczas życia na ziemi. Ja o tym też mówiłem. Chciałbym, żebyśmy to sobie mocno uświadomili. A więc charakter Boga, tak, jest naszą inwestycją na wieczność. Tak jak zmienimy swoje dusze, tak jak wybijemy charakter Boga na naszych duszach, tak w wieczności będziemy ją spędzać. Na takim poziomie. I dalej, Tesaloniczan 2:8. Tesaloniczan 2:8. Który? Pierwszy Tesaloniczan 2:8. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko
użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. To za pomocą dusz uwalniamy duchową moc. Również za pomocą dusz relacjonujemy się z drugim człowiekiem. Stan uświęcenia duszy definiuje jakość i częstotliwość uwalniania Bożej mocy i poziomu miłosnych relacji z drugim człowiekiem. A więc mega istotną rzeczą jest wybicie się Bożego charakteru na nas. Po prostu. I w związku z tym dwie podstawowe takie Boże techniczne strategie. Izajasz 26:3. On nas nie zostawia bez bardzo konkretnych informacji. W jaki sposób mamy przemieniać swój charakter na jego obraz. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój mówię, bo tobie zaufał. Oryginał jak brzmi. Jego charakter stateczny, ty Boże, kształtujesz w pokoju. W pokoju, bo tobie zaufał. Rozumiecie już, jak ważne jest badanie samodzielne Pisma Świętego? Widzicie, jakie są różnice między oryginalnymi przekładami? Jeszcze raz, jak można. Najpierw przeczytam ten tekst stąd, Izajasz 26:3, żebyście patrzyli i widzieli, jakie są różnice. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój, mówię, bo tobie zaufał. Ja osobiście powiem, że to jest bardzo pogmatwane tłumaczenie, mimo że tam w ogóle nie ma w ogóle określonych słów użytych, ale jest to mega pogmatwane, bo to nie daje nam. Czy z tego można wyciągnąć pewne wnioski, ale to nam nie daje jasnych odpowiedzi co do sensu tego w ogóle wersetu. A oryginał brzmi tak. Jego charakter stateczny, czyli stabilny, ty Boże, kształtujesz w pokoju. W pokoju, bo tobie zaufał. Czyli ten werset mówi, że Bóg kształtuje w nas stateczny charakter, czyli swój charakter. W jaki sposób? Gdy zgadzamy się na to przede wszystkim, aby on się w nas pojawił. I my wierzymy. Rozumiesz? Charakter jest kształtowany wtedy, kiedy ja realnie chodzę cały czas w wierze o zmianę tego charakteru. Ja coś ci powiem. Ty się nie możesz zgodzić na 1 centymetr różnicy między twoim charakterem a Boga. Ty w ogóle jak lew musisz stawać w wierze i mówić tak, ja chcę, aby każdy detal twojego charakteru wybił się na mojej duszy, bo od tego realnie zależy mój poziom życia na ziemi, czyli uwalnianie Bożej mocy i uwalnianie miłosnych relacji, tak? I jest to mój kapitał na wieczność. I ja będę wierzył. Ja nie będę mówił, o, jakoś będzie, bo ja jestem dzisiaj taki i Bóg mnie kocha. Bóg wszystkich kocha. Rozumiesz, o co chodzi? I co nam z tego, że On kocha? Co to w ogóle jest? Kocha. Mi nic z tego. Że Bóg mnie kocha. Ja nie chcę tłumaczyć niechęci do zmian w ten sposób, że Bóg mnie kocha. I będę sobie chodził i On mnie będzie kochał. I będę taki popieprzony całe życie i z takim materiałem wejdę do wieczności później. I ta moja, człowieku, cząstkowo przemieniona dusza się połączy z tym duchem. W ogóle jak ja tam będę wyglądał? Kurczę. Jedną nogę będę miał? Tej wieczności? Nie chcę.
chcę normalnie. Ja naprawdę bardzo dużą wagę przykładam do tego. Ja kiedyś nie przypuszczałem, że ja będę taką wagę do tego przykładał. Naprawdę. Nie przypuszczałem. Dzisiaj rozumiem powagę sytuacji. Wiecie, jak ja widzę, że w moim życiu coś nie przejdzie, to pierwsza rzecz to jest taka, że ja nie mam na to zgody. No nie mam zgody. No nie ma. Nie ma, że ja się zgadzam. Nie. Ja chcę, żebym miał stateczny charakter. Dlatego wierzę o to. Tak? Wierzę o to, bo ja wiem, że to jest związane z realnym pokojem tu i w wieczności. Nie z teoretycznym. Gdy zgadzamy się, aby Boży charakter przenikał z naszego ducha do naszej duszy, to Boży Duch zaczyna kształtować nasze dusze na Jego obraz i używa do tego różnych środków. Chrześcijanie się boją tego. A czego Ty użyjesz, Boże? A jak Ty to zrobisz, Boże? A co Cię to obchodzi? A od kiedy to pacjent pyta lekarza, proszę Ciebie, jakich on narzędzi użyje, aby go otworzyć i mu tam w środku dudki zmienić? A to Cię obchodzi, czy on użyje takiego, czy czegoś innego? Ty śpi. Ty śpi lepiej. Ty tam nie patrz na te otwarty brzuch, co masz. Ty śpi. Tak? On użyje różnych metod. Zgódź się na to. W ogóle dzisiaj, jak się będziesz modlił, powiedz: Panie Boże, zgadzam się, abyś użył jakiejkolwiek metody, której chcesz. Ja się zgadzam, aby Twój charakter wybijał się na mnie. Nie obchodzi mnie, Boże, czego Ty użyjesz. Nie obchodzi mnie, czego Ty użyjesz. Zgadzam się. A potem się trzymaj tego, rozumiesz, o co chodzi? Jak liny. No pamiętaj, że się zgodziłeś już raz. Pierwsze słowo do dziennika, drugie słowo do śmietnika. Zawsze trzymaj się tego później. Ja się trzymam tego. Ja nie jestem wielokrotnie zadowolony z metod, które są używane. Rozumiesz? Nie jestem zadowolony z tych metod. A takie, to jest tak jak z każdą dziedziną życia. Ja w ogóle nie jestem zadowolony z różnych rzeczy, na przykład, które robię ze swoim organizmem, wiecie? Ja nie jestem zadowolony z różnych, na przykład, rzeczy, które ja jem. Ja naprawdę nie jem dużo rzeczy, które lubię. Większość rzeczy to jem, bo je trzeba jeść. To je jem. Bo są pożyteczne dla mnie, tak? I też, kiedy ćwiczę, to nie szukam niesamowitych w ogóle wzlotów emocjonalnych. Tak? Idę na siłownię, tam śmierdzi. Rozumiesz? Krzyczą, ryczą, pierdzą. Człowieku. I jesteś tam w środku, w tym wszystkim. Rozumiesz? I wiesz, że to przynosi pożyteczne rezultaty dla Twojego organizmu. I dźwigasz te sztangi i wcale nie masz dobrego zdania o tych sztangach. Ja akurat nie jestem wulgarny, wbrew obiegowej opinii. Ale moi koledzy są bardzo wulgarni tam na tych siłowniach. No więc wyciskają te sztangi, a potem je w ogóle klną, krzyczą na nie. Rozumiesz? Czy to w ogóle to przyjemnego dźwigać 120-130 kg? Ale to idziesz robić po to, tak? Aby być zdrowy. Tak samo Boże metody. Mogą nie podobać się tobie. To one mogą nie być takie, jak ty byś, rozumiesz, mogą nie być zbyt finezyjne. O. Ale to musi się coś wybić na tobie. Ja rozumiesz, to się musi w ogóle.
Nie wiem, czy ktoś z was widział prasę kiedyś, albo jak się wybija coś. Mówię, w ogóle kładziesz kawałek metalu i potężna maszyna, tak? To jest wiele ton uderzenia, spada na ten metal i wybija. I powstaje moneta. I ta moneta ma wartość. Zobaczcie, ta moneta nie ma wartości, dopóki matryca na nią nie spadnie. Dopóki kurczę, póki ona jej nie zniszczy. Zobacz, co to jest moneta? Weź tę monetę. Zobacz, jak moneta wygląda. Normalnie wcześniej to był krążek metalu. Ten krążek metalu był niewiele wart. Ale on się stał monetą wtedy, kiedy jakaś potworna siła w nią przypieprzyła z góry. Tak? No moneta powstała. O, teraz to ma wartość, to można jej sobie kupić coś za to. Przecież nic byś nie kupił. Jakaś brutalna siła spowodowała, że wzrosła wartość tego krążka metalowego. Ja się pytam, czy my w ogóle powinniśmy rozmawiać z Bogiem o jego metodach? Czy nie powinniśmy zrobić tak, jak tu jest napisane, bo tobie zaufał, to dlatego charakter stateczny ma. Bo tobie zaufał, to ma charakter stateczny. Bo nie chodzi i się nie pyta, panie doktorze, a jakiego lancetu czy tam czego panu żyje, żeby mi otworzyć. Proszę cię, myśl w ten sposób. I druga rzecz, bo to jest ta pierwsza informacja Boża, że to tak się odbywa. I druga rzecz, przypowieści Salomona 27:17, ona idzie nam, że tak powiem, z jeszcze bardziej praktyczną rzeczą. Przypowieści Salomona 27:17. Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie bliźniego wygładza człowiek. Oryginał brzmi tak, żelazo żelazem się ostrzy, a człowiek urabia charakter bliźniego. Ale jest w ogóle najmniej lubiany w ogóle w Kościele. No jak to, Panie Boże, to nie możemy jednak bez użycia tych ludzi wokół? Bóg mówi, dziecko drogie, kto cię lepiej dojedzie niż ludzie? Kto na tobie się lepiej wybije niż inni bracia i siostry? No nikt cię tak nie przejedzie. No. Kto cię tak dobrze zrani, żebym cię dobrze mógł podszywać? Nikt. Chodź do kościoła. Panie, nie chcę. Nie pójdę. Chodź. Żelazo żelazem się ostrzy, a człowiek urabia charakter bliźniego. No to jest metoda Boża. Ja się zgodziłem na to, rozumiecie? Zgodziłem się na to. Ja się zgodziłem na to, bo ja chcę charakteru Bożego w moim życiu. Ja chcę i ja postanowiłem zapłacić za to cenę i się nie będę wiercił. Nie wierć się na stole operacyjnym. Nie wierć się. Tu mi niewygodnie. Tamten mnie tak zrobił. No i co z tego ci zrobił? Właśnie dobrze. W ogóle będę mówił o Kościele, może jutro, czy pojutrze zobaczę. W ogóle Kościół to jest grupa ludzi. To nie jest grupa aniołów. Rozumiecie? Bóg nie powiązał aniołów w Kościół. To by było miłe. Aniołowie, 100% intelektu, można się dogadać, nie ma żadnego imbecyla. Rozumiem, o co chodzi. Normalni, sympatyczni. Wiedzą, kiedy odlecieć. Rozumiesz, nie pakują się z nogami do życia. Kulturalni. Tak? Nie. No wziął z ludzi, zrobił Kościół. Z ludzi. I chcę, żebyś to pojął. A nie tylko z ludzi, nie tylko ludzie w Kościele są używani do kształtowania charakteru Bożego w tobie, ale również ludzie ze świata. Jak najbardziej. Jak najbardziej. A więc zamiast częstokroć gromić demony, związywać je nad wszystkim, co cię uwiera, to się czasami zastanów, czy w tej chwili nie wybija się na tobie Boży charakter na przykład. Rozumiesz?
Zamiast cały czas diable, ja ci nie pozwalam dotykać mnie, won, a jego tam nie ma w ogóle, wiesz o co chodzi. Już dawno przegoniłeś wszystkie demony, jesteś takim charyzmatykiem, że żaden przy tobie nie siedzi za blisko, bo ciebie cholery nie boli. Wiesz o co chodzi? Wiesz, już stoją w ogóle, wiesz, 18 metrów od ciebie, żaden się nie zbliża, ty je gromisz. A w ogóle one się nie zbliżają, bo w tym czasie, który ciebie jest akurat na ciebie, na tobie charakter poszedł wyciskany, to jeszcze Duch Święty tym wszystkim działa. Rozumiesz, to my w ogóle nie podchodzimy tam, bo ta potworna światłość nas razi. Ale ty nie, bo mnie boli. No co z tego, że cię boli? Oglądał was, z was ktoś ten, co zamieściłem taki może bez litości drugą część? Widzieliście? Nie widzieliście ten film? Rewelacja ten film jest. Pierwszy jest super, drugi jeszcze lepszy z Denzelem Washingtonem. Fajnie się zaczyna, jak on przebrany za Turka do Turcji jedzie odzyskać taką córeczkę zabraną przez ojca Egipcjanina matce Amerykanki. No i tam wchodzi do baru w takim Orient Expressie. No i zaczyna się rozmowa. I tam jest ich chyba pięciu, tych Turków. No i oczywiście jest element akcji taki, że chcą go zabić. Po zabiciu pierwszych czterech podchodzi do ich szefa, który już drży. Siada naprzeciwko niego i mówi do niego tak. Są dwa rodzaje bólu. Przez jeden będziesz cierpiał, drugi ci zmieni. Który wybierasz? Rozumiesz? A ja w ogóle mówię, wiesz, Bóg. Bóg. Wiesz, spojrzał mu w oczy i są dwa rodzaje bólu. Który chcesz? Bo i tak musisz wybrać. Rozumiecie, że życie na ziemi nie jest bezbolesne? Już żyjecie na tej ziemi tyle czasu, no to wiecie. Okej? Życie w łasce to nie jest życie bezbolesne. To jest iluzja. Głoszona przez ludzi lękliwych. Okej? Którzy żyją w ogóle w jakimś stanie dziwacznym. Im się wydaje, że będą chodzić po tej ziemi i nigdy im się nic nie przydarzy. Ale Bóg nie powiedział, że się nie przydarzy, tylko że ty zwyciężysz. Tak? On nie powiedział, że nie będziesz prześladowany, tylko powiedział, że przetrwasz. No to jest subtelna różnica. Żelazo żelazem się ostrza. Człowiek urabia charakter bliźniego. Daj sobie urabiać charakter Boży w tobie. Nie bój się wpływu człowieka na ciebie. Nie bój się wpływu człowieka. Nie bój się. Jestem tyle lat wierzący. Jestem w służbie. Tyle ludzi przyprowadziłem do Jezusa. Ja kiedyś to liczyłem, potem przestałem. Kocham to, co robię. Jestem zupełnie oddany Bogu. I ja jestem, dzisiaj o tym rozmawialiśmy trochę z Bartkiem i z Gosią. Ja jestem człowiekiem, który dzisiaj umie o tym mówić i dzisiaj się nie boję tego. Bo jestem silny w Chrystusie jak nigdy dotąd. Ale 16 miesięcy temu przepłakałem północy i stanąłem przed pewnymi prawdami związanymi z moją duszą. I doszedłem do wniosku, że mam bardzo poważne problemy na poziomie mojej duszy. Problemy, z którymi dopiero teraz się mogę zderzyć, bo jestem już tak silny w Chrystusie. Ja jestem rasowym przywódcą i zawsze nim byłem. Jestem w Chrystusie też przywódcą. Ale jednocześnie uciekłem w swoje przywództwo przed bliskością z drugim człowiekiem. Użyłem swojego przywództwa do tego, żeby nie być ranionym, żeby być zdystansowanym. Rozumiecie?
To do mnie przychodzono po rady, to do mnie przychodzono po duszpasterstwo, to do mnie przychodzono po to, aby ich uzdrawiać, uwalniać, to do mnie. Tak się ustawiłem w życiu. Tak się uratowałem. Bo się bałem być blisko. Bałem się być blisko. I kiedy przyszedłem do Boga z tym materiałem w mojej duszy, to powiedziałem tak, ja nie chcę tak ojcze. Ja tak nie chcę. Ale ja nie umiem inaczej. Potwornie się boję nie być przywódcą. Boję się powierzyć drugiemu człowiekowi. Pomóż mi. Chcę, aby twój charakter się na mnie wybił. Chcę zmienić się. Nie wiem jak, nie mam od czego zacząć. Wiecie, ja po 25 latach bycia z moją żoną, jak powiedziałem jej, że jej potrzebuję, to ona powiedziała, nie wiem o co ci chodzi. Rozumiesz? Nie wiem o co ci chodzi, Artur. Ty nigdy nikogo nie potrzebowałeś. Nigdy. Rozumiecie? Ale zrobiłem ruch. Bardzo poważny ruch. Uważam, że najważniejszy ruch od momentu mojego nawrócenia do Boga. Postanowiłem się zmieniać. Rozumiecie? Postanowiłem się zmieniać. Zakochałem się drugi raz w mojej żonie. Potrafiłem wstawać w nocy i się przyglądać, jak śpi. Nigdy tyle nie płakałem. Moje serce zaczęło być zupełnie inne niż kiedyś. Dlaczego? Ponieważ przestałem się bronić. Chciałem okajdą być. Wjeżdża jak Microsoft na rynek. Nie ma problemu. Użyj ludzi. Użyj kogo chcesz. On używa ludzi. Używa. Rozumiecie? Uczę się dzisiaj powierzać ludziom. Uczę się być blisko z ludźmi. Jeszcze czasami się wtaczam jak walec pod górę. Ale idę. Bo chcę Bożego charakteru. Ok? Ja chcę Bożego charakteru. Ja nie chcę, żeby moje małżeństwo wyglądało jak małżeństwa mnóstwa usługujących na świecie. Że są profesjonalistami duchowymi. Ok? Ja tego nie chcę. Ja chcę przeżywać słodycz małżeństwa do ostatnich dni na ziemi. Tak chcę. Dlatego, że jestem kompletnym człowiekiem. Chcę i będę tak żył. Chcę być blisko z ludźmi. Chcę nie bać się uwalniać miłość i zależeć od drugiego człowieka. Dlatego, że jestem już tak silny, to jestem w stanie się nogi myć ludziom. Jezus zaczął myć nogi ludziom, kiedy wiedział, kim jest, skąd pochodzi i dokąd idzie. Rozumiecie? Inaczej to będziesz mył nogi ludziom albo z lęków, albo z poczucia obowiązku, albo z uwagi na poniżenie twoje. Ale tylko będąc świadomym, że jest się królem, można zejść do poziomu nóg drugiego człowieka. Tak to wygląda. Kiedyś pewien człowiek powiedział sobie mądrą rzecz. Największe dary Boże leżą bardzo nisko, trzeba się po nie schylić. Schylić się po nie, a nie skakać wysoko. Kiedyś myślałem, że trzeba wysoko skoczyć, żeby chwycić. On powiedział, że trzeba się schylić. Się schylisz, to tam znajdziesz. Bo one są nisko. Nie bój się tego, co ci będzie robił drugi człowiek. Będąc silnym w Chrystusie, możesz dać się zranić. Wiecie, że kość, jak jest pęknięta i się zrośnie, to miejsce zrośnięcia tej kości jest mocniejsze niż sama kość?
Otóż nie istnieją przypadki, żeby ta sama kość złamała się w tym samym miejscu. Nigdy. Ponieważ substancja, którą się zalewa pęknięcie, jest o wiele silniejsza niż kość, która nie była pęknięta. Wiecie, jak byłem w Legii Cudzoziemskiej, pamiętam, siedziałem i widziałem w ogóle taką grupę ludzi, która tam była na urlopie, można tak powiedzieć. Byli między, tam dwa tygodnie mieli takiej przerwy w tych koszarach. I oni byli dziwni. Znaczy, oni odstawali od innych żołnierzy. Nikt im nie zwracał uwagi za bardzo. Nosili papierosy za pagonami. Paczki papierosów tutaj. Podwinięte spodnie mieli, chodzili w trampkach. Byli cali w tatuażach i w bliznach. Patrzyłem na tych ludzi i zapytałem takiego kolegę, mówi, kto to jest? On mówi, to są weterani. Wojownicy. To wojownicy. Znowu będą lecieli niedługo do Gujany Francuskiej. Rozwalać rebeliantów. Wiecie, co najbardziej rzucało się w oczy? Ich blizny. Ich blizny. To był dowód na to, że to są praktycy życia. Rozumiecie? Praktycy życia. Nazywali się paraszuci. Człowiek, cokolwiek by zrobił w twoim życiu, jeżeli jesteś w Chrystusie Jezusie, tak? To ci to wyjdzie i tylko na dobre. Ukształtuje to w tobie charakter. Nawet jeśli cię ktoś zrani, nawet jeśli cię porzuci, nawet jeśli cię wykorzysta. Zbierzesz doświadczenie, nabierzesz siły, nabierzesz werwy, rozumiesz? Złożysz się do kupy i będziesz silniejszy. Po prostu charakter Boga się będzie w tobie wybijał. Będziesz jak wojownik. I nie szukaj drogi naokoło. Bo ludzie, którzy tak robią, to się boją być jak Bóg. I mówią, w moim kościele jest tak. Ja mówię, to przyjdź do mojego. Zobacz, jakie sumy. Nie wiem, czy ci się spodoba. Jeżeli Kościół stoi w prawdzie, jeżeli funkcjonuje według Bożych zasad, rozumiecie? Nie uciekaj.